Dzień dobry. Mamy 1 maja. Jest za 27 i dziewczyny jeszcze śpią. Wcale im się nie dziwię. Ale mamy też piękną pogodę na zewnątrz, więc proponuję, może się przejdziemy, żeby ich nie pobudzić i trochę wam poopowiadam. Z 5 listopada na tym kanale pojawił się pierwszy film z recenzją obiektywu. Potem 8 lutego pojawił się drugi film z filtrem anamorficznym. I cisza. Dzisiaj mamy, jak wiecie, 1 maja. I na tym kanale nadal mamy tylko dwa filmy. A i w jednym filmie, i w drugim mówiłem o tym, że będę kręcił, będę wrzucał, subskrybujcie i tak dalej. I pewnie nie jeden z was zapyta, co się dzieje, czemu tych filmów nie ma. I jak tak się zastanowić, to sprawa jest dość prosta. Generalnie, żeby ten cały YouTube miał rację bytu, po pierwsze trzeba mieć chęć, po drugie trzeba mieć pomysł, po trzecie trzeba mieć czas, po czwarte trzeba mieć sprzęt i wszystko się ze sobą bardzo łączy. Mam duży problem z dwoma z tych elementów. I na tym chciałbym się zatrzymać i o tym wam dużo więcej opowiedzieć. Mój pierwszy i podstawowy problem, ściana nie do przeskoczenia, to jest właśnie czas. Pracuję na etacie, więc ponad pół dnia nie ma mnie w domu. Po pracy. Dwa razy w tygodniu mam treningi. Każdy po godzinę, plus dojazdy, trzeba liczyć 2 godziny. Dwa razy w tygodniu moja małżonka po pracy prowadzi zajęcia językowe. 1,5 godziny bądź 3 godziny. Dodać po pół godziny na dojazd robi się 2,5–4 godziny. Więc zostaje 1 dzień w tygodniu roboczym plus weekend. Ale życie domowe się toczy. Trzeba sprzątać, trzeba jeździć po zakupy. Jest w domu małe dziecko, którym trzeba się zająć, z którym trzeba się pobawić, wyjść na spacer. I to są dla mnie priorytety. Bardzo chcę kręcić, bardzo chcę się rozwijać w tym kierunku. I po to to robię, żeby właśnie się rozwijać, uczyć. Już starożytni mówili, że repetitio mater studiorum est. I tego się trzymam. Żeby robić jak najwięcej, powtarzać jak najwięcej w programach montażowych i tak dalej, żeby opanować to do perfekcji i być w tym dobrym. Musicie wiedzieć, że nakręcenie filmu to nie jest tylko kwestia wziąć kamerę i kręcić. Ważne jest to, żeby był jakiś ciekawy pomysł. I z tym chyba nie mam problemu. Noszę zawsze przy sobie taki notesik, w którym zapisuję wszelkie pomysły, jakie mi wpadają do głowy na filmy dla was. Ale jest jeszcze kwestia tego, że po nagraniu trzeba usiąść i ten materiał obrobić. A to zajmuje bardzo dużo czasu. Tym bardziej, kiedy się ma taki komputer jak ja, gdzie jakakolwiek obróbka kolorystyczna, kontrastowa i tak dalej, to jest po prostu zabójstwo dla tego komputera. Trwa to bardzo długo, zanim ten komputer to wszystko przemieli, więc ten czas maksymalnie nam się wydłuża. Pozostaje jeszcze kwestia pomysłu. I tak jak widzieliście, pomysły mam. Ale są one chyba troszeczkę za bardzo ambitne jak na moje możliwości, szczególnie czasowe i sprzętowe też. No i umiejętności. Obserwując takich twórców jak Peter McKinnon, Casey Neistat czy choćby Krzysztof Gonciarz, mam wizję takiego bardzo dobrego, bardzo solidnego kontentu YouTube'owego, który chciałbym tworzyć. Ale zapominam chyba o tym, a może nie zapominam, tylko chciałbym przeskoczyć nad tym, że oni też kiedyś zaczynali, że oni też tworzyli kiedyś prostsze filmy, krótsze filmy,
mniej skomplikowane, mniej ambitne i do tego stylu i do tego poziomu, jaki teraz prezentują, dotarli po jakimś czasie. Zauważcie, że w obu moich filmach pojawiły się takie słowa, że subskrybujcie, ja będę wrzucał materiały, będą się pojawiały filmy na tym kanale. A mamy tylko dwa. Po ponad pół roku działania kanału. I to nie jest tak, że ja nie kręcę, że ja nie wychodzę, nie biorę sprzętu i nie robię tych materiałów dla was. Tylko, że właśnie tu się odzywa ta moja ambicja. Biorę, kręcę, robię materiały, przysiadam do komputera, zaczynam edycję, patrzę na ten cały materiał i go usuwam. Mówię, to się do niczego nie nadaje. To się nie nadaje na YouTube. Ja nie chcę tworzyć takiego słabego kontentu. Nie chcę tworzyć takich słabych treści, takich brzydkich treści. I tu jest właśnie ten problem, że ja mam za wysokie ambicje chyba na ten cały YouTube. A najgorsze jest to, że nie mam pomysłu na ten kanał. Nie chciałbym chyba tworzyć takiego kanału, jak tworzy Peter McKinnon, dlatego że jego naśladowców w Polsce zrobiło się bardzo dużo. Jeżeli chodzi o kanały filmmakingowe, mamy Kręci się, mamy Filmujemy, mamy Kubę Klawikowskiego, mamy Jordana Komana, który wybuchł ostatnio i bardzo fajnie, bo właśnie on robi to, co pierwotnie ja myślałem, żeby robić. Troszeczkę właśnie naśladuje Petera McKinnona i w polskiej wersji językowej pokazuje, jak fajnie kręcić niedrogim sprzętem. Tak więc widzicie, muszę znaleźć po pierwsze pomysł na siebie i na ten kanał, po drugie troszeczkę więcej czasu, albo właśnie zejść troszkę z ambicji i zacząć robić prostsze rzeczy, które wymagają mniej nakładu pracy i mniej czasu, i wtedy ten kanał będzie się rozwijał. Nie mówię, że to jest koniec kanału w żadnym wypadku, bo to jest, uważam, początek. No i mam nadzieję, że ten dzisiejszy film będzie takim trochę przełomem. Dlatego, że przyznałem się i przed wami, i przed sobą do tego właśnie, że przeginam z ambicjami, że trzeba zejść troszeczkę z tych ambicji i jak z nich zejdę, to wtedy może będzie lepiej wychodziło. Na pewno będzie się pojawiało więcej treści na tym kanale. Także jeżeli subskrybujecie, subskrybujcie dalej, dlatego, że będą się pojawiały nowe rzeczy. Jeżeli nie subskrybujecie, a chcecie zobaczyć, jak to się będzie rozwijać, chcecie być ze mną w tym czasie i mnie wspierać, bardzo zachęcam. Proponuję też nacisnąć tamten dzwoneczek na dole, po to, żeby jak się już cokolwiek pojawi nowego, wtedy pojawi się wam też powiadomienie w YouTubie, że ja wrzuciłem nowy film. Bo jeżeli nie będziecie mieli tego dzwoneczka, to może się okazać, że YouTube po prostu was nie poinformuje o tym, że coś nowego się pojawiło u mnie na kanale. A tymczasem wracam do domu, bo dziewczyny się pobudziły. I trzymajcie za mnie kciuki. Na razie.